Dobra, no to w dół. Szykowałam się do tego. A jednak... A ja poszukam jakiegoś przejścia. Rozumiem, Aloy. Jak chcesz przejść przez ten ogień? Wskażesz nam drogę.
Nie widzę stąd, jak zamknąć otwór. Trzeba przejść nad nim. Rozumne maszyny, które latają w powietrzu. Lepiej dobrze wymierzyć. Muszę przejść na drugą stronę, żeby wydłużyć most. Skoro ja nic nie mogę znaleźć, może mój fokus da radę. Potrzebuję tropu. Może mój fokus coś znajdzie. To mi powinno pomóc. Dobra, sprawdźmy to. Zadziałało. Nadchodzą.
mieście jest bezpiecznie. Tak myślę. To miejsce wygląda jak góra w czasach sprzed ataku demona. Zostały opanowane przez złośliwego demona niewiadomego pochodzenia. Programy śledzące potwierdziły tożsamość osobowości jako Hephaistos. Trzeba go zatrzymać za wszelką cenę. Zrekonfigurował obiekt, by budować swoje maszyny. Ponowne przejęcie wkrótce. Załączyłam dodatkowe dane do tej wiadomości. Pani mówi do nas. To nagranie. I ostrzeżenie. Hephaistos. To była część projektu Nowy Świt, część Gai. Tak, ale nie wiem, skąd się to wzięło. Pani na pewno zostawiła nam jakieś wiadomości. Może masz rację. Ruszajmy się. Ale za duże ryzyko dezorientacji czy wręcz awarii przy restarcie. I jak powiedzieć czemuś, komuś na poziomie emocjonalnym dziecka, że musi zapaść w sen, może na lata, no i w jakim świecie się obudzi. Maszyny powstają, jak powiedziała pani. Lodowe pazury. I to dużo. Spróbuję znaleźć drogę.
przeprowadzić Urę i Arataka dalej. Wystarczy. Ruszajmy. A teraz moja kolej.
pulpit. Konsola. Czy to nowa wiadomość, Aloy? Do każdego, kto mnie słyszy, rekonfiguracja mojej instalacji spowodowała niestabilność w głównym rurociągu geotermalnym. Być może uda się wykorzystać te słabe punkty do zniszczenia przejętych elementów, zachowując większość stabilizatorów rezerwowych. Ponowne przejęcie wkrótce. Załączyłam dodatkowo... Nie rozumiem, co pani próbowała nam powiedzieć. Ona szukała sposobu na pokonanie demona. I chyba jakiś znalazła. Maszyny. Zebrane tu do stopienia. Sprytnie. Trzeba przejść na drugą stronę. Tak. Chyba muszę przejść górą. Znowu. Zajmijcie się swoimi sprawami.
Te rzeczy ruszają się też na boki. Te rzeczy ruszają się też na boki.
To powinno zamknąć ten na górze. Thank you.
Dobrze, pora na przejażdżkę. Znajdź drogę, a przejdziemy. Będzie im teraz dużo łatwiej się tu dostać. Wygląda jak stara ścieżka. Jesteśmy blisko. Do wpisu dołączam. Ostatnią rozmowę z Anitą na czacie. Może ktoś to kiedyś znajdzie. Nigdy już jej nie zobaczę. Głos demona.
niebieskiego światła. Czy jest tu pani, czy tylko demon? Sądzę, że oboje, ale trzeba to sprawdzić. Analiza macierzy obserwacyjnej. Potwierdzono zagrożenie.
Przygotowywanie trzecich środków. Zadziałało. Rozpoczęto częściową regenerację. Kaldera węzła Yellowstone jest teraz aktywna. Panie niebieskiego światła, to Urea, twoja sługa. To ja. Powiedz, jak ci pomóc. Ureo, demon rozpoczął budowę zabójców. Tysięcy zabójców. Wypuszczono już kilka nowych jednostek elitarnych. Aby to powstrzymać, trzeba zniszczyć praktycznie cały obiekt. Ponowne przejęcie wkrótce. Idź do rdzeni. Postaram się wyłączyć to blokujące. Jeden z odłączony, ale... Niepozwolony protokół wznowić zaplanowane zadanie. Niczego więcej się nie dowiemy. Mamy zniszczyć tę fortecę? To w ogóle możliwe? No i co się wtedy stanie z panią? Nie wiem. Ale myślę, że to jest rdzeń. Odpowiedzi są na dole. Hephaistos. Demon. Musiał to jakoś zabezpieczyć. Wyślę przeciw nam wszystkie swe siły. Chciałbym, żeby pozwoliła nam zrobić, co trzeba. I ratowała siebie. Ale chyba znam odpowiedź. Więc prowadź nas do walki.